Elo, elo 3.0, cześć, witajcie, Paweł Loeko Zarzewski z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować pewne nowości od Dudek Paragliders. Po pierwsze mamy dwa nowe skrzydła, freestyle'owego driftera oraz przelotowego hadrona. Co mamy nowego? Nowe mamy również uchwyty sterownicze. Pokażę Wam, jak one wyglądają, a później zaprezentuję Wam w locie, jak z nich korzystać. Posłużę się taśmą driftera. Więc uchwyt, który do tej pory mieliśmy w naszych skrzydłach, zawierał dwie linki połączone do krętlika na takiej sterówce, jak tutaj widzicie. W tej sterówce już nie mamy tutaj takiego grubego pałąka, tylko są grube żyłki, więc jeżeli ktoś nie lubiał tego sztywnego uchwytu, jest on taki, można powiedzieć, jest to kompromis, ponieważ nie mamy go już tak sztywnego, ale też ładnie się ugina, więc można to połączyć, tak? Oczywiście te żyłki możemy również usunąć, tak jak poprzednio. No ale o co chodzi z nową sterówką? Nowa sterówka posiada odseparowane linki centropłata i stabila. Jak to wygląda w praktyce? A mianowicie centropłat jest dalej połączony do tego samego miejsca, w którym wcześniej były połączone dwie linki. Natomiast odseparowana linka stabila pozwala nam sterować paralotnią na pełnych prędkościach. Jeżeli lecimy na odpuszczonych trymerach i jeszcze dodajemy belkę speeda, czyli robimy przelot, możemy taką sterówkę odłożyć na magnes i sterować tylko tym ruchem. Jak to wygląda, za chwilę zobaczycie. Skrzydło nawet bez problemu pójdzie w wingover. Oczywiście, jeżeli ktoś chce aktywnie latać, na przykład na drifterze, pokręcić się freestyle'owo nisko nad ziemią, może zerwać sterówkę z magnesu i tym uchwytem sterować paralotnią równie precyzyjnie. Oczywiście dla tych, co nie chcą latać agresywnie, ta sterówka, łapiąc ją nachwytem, bez problemu będzie również spełniała swoją funkcję. Za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda w locie. Zapraszam, polećmy i zobaczcie, jak działają nowe sterówki od Dudek Paragliders.